Ale ryj! O kurwa, biegnie! Jezu! Ma kosę? Co to jest? Jezu Chryste! Damy. Z gościu? Nie, to jest babka? Kto to kurwa jest? Jezu! Ty kurwo! Ale drzwi. Dla hobbita. Nie da się otworzyć. No i taką ciszę, że ja lubię. Wyjście na dach? No takie miałem wrażenie. Że otworzyłeś gdzie? Jakieś drzwi na dach. No w sensie wcześniej, przed tym pomieszczeniem. Zanim tu wszedłeś, to otworzyłeś takie wielkie drzwi, które miałem wrażenie, że wychodziły na dach. No tak jakby na balkon. No. Tam było widać. Dlaczego nie? Tutaj się wracam. Tam nie było wiem. Widać blachotrapez. Blachotrapez? Blachodachówkę. Ona się na coś patrzy. Na co się patrzysz? Na co ona się patrzy? Na stół. Ale po co? No właśnie, tak jakby na stół. O. Na co się patrzasz, dziewojo? Spałem siedzi? Nie. Było coś! Ty! O! A to jest item! O kurwa, upgrade! Strange power, czyli to będzie do tych special albo... Jest to, bo special bonus. Jest. Świeci księżyc. Może właściciel oglądał. Co to za cień? A to nie tej figurki? Znaczy, czegoś takiego? Zniknął. No nie ma, ale zniknął. Gówno widać. Drzewo. Wiocha jest wieśnicą. Jeden księżyc. No i chuj. Nie ma księżyca. Tu nic nie ma? Księżyc świeci, będą dzieci. Czekaj, skąd? Wróć na chwilę. Jakby do tego... Na zewnątrz? Tak, jakby do tego widoku, jak wchodziłeś przez te drzwi. I teraz wróć. I stań na chwilę tak jakbyś... Ona jest prześwitująca. LOL. Z duchem. I tak samo, fabuła. Tak samo drzwi prześwitywały przez nią. Ja pierdolę. Jo. Jest nawiedzony. Rzeczywiście prześwitująca. No. What the fuck? Dlaczego? Odkryliśmy fabułę. Jest duchem. Kobieta w lustrze. Dwa itemy. Hideo Kojima. Hideo Kojima, czy to ty? Duch od Hideo Kojimy. Tym więcej znajduję informacji o Himuro, o rodzinie Himuro. Tym dziwniejsze się to robi. Myślę, że to idealny temat dla następnej książki pana Takamine. Ale mi się to nie podoba, mam złe przeczucia. Nie wiem, czy chcę tutaj iść, ale to moja robota. Chyba muszę. Nie chcę zmarnować swojej szansy na pracę z panem Takamine. Ale mam to przeczucie, ten szósty zmysł. Supernaturalny. Czasami jest coś takiego, jak wiedzieć zbyt dużo. Lepiej nie wiedzieć za dużo. Im mniej wiesz, tym dłużej żyjesz. No kurwa, to nie jest to samo... Nie, to jest inne. Inny korytarz. Myślałem, że to jest ten sam korytarz, wiesz, gdzie było lustro, nie? Boże, nie tylko ja się gubię. Dobrze. Ja pierdolę. Okej, nie da się otworzyć. To było napisane stuck fast? Co to znaczy, kurde, the door is stuck fast? Nie wiem, jest dziwne. Zakwas. Jakie dźwięki? Do Michael. Pamiętasz jak po śmierci Michaela Jacksona był jakiś filmik na YouTubie, że uchwycono ducha Michaela Jacksona w tle? No. Pierdolę. A to było jedno z moich pierwszych skojarzeń, jak zaczęliśmy to grać. No właśnie, a propos. O, to jest ten. Jak on się nazywał? Mika Jacek. Myślałem, że to jest Dom Folwark. Ty mon takie uczy. No dawaj fajta.
Taki pingwin. A. Ale ryj. Co to? O kurwa, biegnie. Jezu! Ma kosę? Co to jest? Jezu Chryste. Damy. Z gościu? Nie, to jest babka? Kto to kurwa jest? Jezu! Zaatakował? Co? Nie. Jezu! Jakie łapy! Ty kurwo! Idź mi jest! Jezu. Dobra, jeszcze jeden. Dawaj. Jaka morda! Dobra, chcemy, żeby taki duch mnie kurwa gonił. Jezu. Jezu! Dobra, ten, jednak ten gościu wcześniej to był luźny. Mógł mi na to brzykę skarpetę. Ale to? Nie. Ten to wyglądał jak ten koleś, co w tym japońskim programie udawał Goluma. To to jest? Dobra, tu był jakiś papier. Stara gazeta. W noc trzeciego policja dostała raport, że cztery dzieciaki nie wróciły do domu po 9:00. Godzina policyjna. Co? Jest jakiś stary przesąd wokół wioski, że dzieci zostają porwane przez duchy? Ale przesąd. To pewnie policjanci powiedzieli, dobra, to szukać tych dzieci, a oni nie, to duchy je porwały. Nie, to nie ma co szukać, case closed. Tak. I co się mogło wydarzyć? Co się stało? Ona ma jakąś w ogóle historię tych notatek jakby? O historię notatek? W sensie mogę je przeglądać. Bo tam file, a mamy, dobra, tu file, dobra, mamy dobra. O kurwa. A nie, to jest tak, notebook, scraps, photos. A dobra. Ale miał łapy jebany, ty. O kurde. Rytuał duszenia. Rytuał duszenia, 13. Dnia 12 miesiąca, dziewica, odcinana od świata zewnętrznego przez 10 lat. No, trochę ponad, no. Powinna zostać rozerwana, aby zapewnić moc linie, ale mrok. Mrok, wszyscy odchodzą w mrok. Je! Yeah. Okej, okay, czyli teraz jakiś duch baby jest tutaj. To say something. Sutek, ogólnie... worm. O nie. No. To jest jak ten duch Wajdy. Zrobię ci loda. Ale ona tak działa, jakby mówiła coś tam, kurde, o jakimś robaku. Ksiądz Robak. Jacek Soplica tutaj jest. O ja. No, weź teraz tytuł tłumacz. Widziałam... kobietę w białym kimono. Oparł cię! Ma to tłumaczyć, kurwa, czy będziesz dar mordę? Próbowała mi coś powiedzieć. Wie, że mam jakiś specjalny zmysł na duszne rzeczy. Duszne. Trzeba podusić trochę. Imię tej kobiety to... Kira, we are the Kira. My name is Kira, every Kira, do it. Ready, I'm the soul, kill the sugar pass, and the nugget pass, and I'm running out of left, don't pay. Więc Kira, ha? Nie powinnam podchodzić bliżej. Nie chcę podchodzić bliżej. Boję się. Ale mi się kurwa maksimum przypomniało. No właśnie. Zauważyłem. Ja chciałem powiedzieć, że tutaj te duchy to na razie były duchy w stylu jakichś ludzi, którzy tu przybyli, takich normalnych ludzi i zostali uwięzieni. A nie nas, kurde, pojebów. I był już jeden pojeb z długimi łapami jakiś. On miał, kurde, długie łapy, kosę. O kurwa. Jakieś szafki. Za schodami? Za drabiną? Mhm. Fuck. Dobrze, spirit. To lubię.
normalnie jak Bakamanto, drzwi zostały zalepione taśmą magiczną. Czekaj, mogę zrobić upgrade swojej kamery? Punkty masz. No nie, muszę mieć 6 znaczy... tysiaczków. A, 6. Myślałem, że to 4 było. Bo coraz więcej kosztuje. Panie, normalnie coraz drożej. Nie, myślałem, że te ostatnie kule były tańsze. No, niestety, podrożały. Promocja na kule. O, tu jest safe. Dużo itemów. Kurwa, kolejny. O, znaleźliśmy ciało Ogaty. Jego głowa, ręce i stopy były uduszone. Były łoderwane, nie wiem. Były odkręcone. Były... No, wymyślaj dalej. Dobra, wyrwane, nie wiem. Dobra, przyczepione do jego dupy, no. No, co mu się stało? A, to jest tak jak te dziwne śmierci, które były wcześniej. Było zdjęcie Ogaty w pobliżu... Co? Jego ciała? Bo znaleźliśmy może ciało Ogaty. Ciało, było jego zdjęcie? I było jego ciało koło jego... Było zdjęcie jego koło jego ciała, tak to rozumiem. No dobra, chyba tak. I na tym zdjęciu było coś, co wyglądało jak liny wokół jego szyi, rąk i nóg. To, to znaleźliśmy mniej więcej, no. Ciekawe, czy to ma coś wspólnego... No teraz przetłumacz, Rob Shrine z, z legendami świątynnych linowych dziewic. Lin świątynnych dziewic. Czyli nie ciągnęły liny, dobrze. No. Nie ciągnęły kable. Tomoe zachowuje się dziwnie. Ciemałką. Nie wiem, jakiś nonsens jej się wylewa z pyska od samego rana. Coś o linach i lustrach. I nie mogę jej winić za to. Po tym, co zobaczyliśmy, co się stało z Ogatą, miał wykręconego fiutaska. Straszne rzeczy. Kurwa, więcej rzeczy. Oddaj cześć pięciu bogom. Umieść kamień reprezentujący pięć luster w odpowiednim miejscu. Kurwa, to jest jak drugi objective Forbidden Siren. No. Ja myślałem sobie closed fast. Właśnie, no właśnie, wiesz co, aż to kurde wpiszę, bo szybko zamknięte. Super. No, tak mi to tłumaczy. Nic mi nie wyskakuje. Drzwi są szybko zamykane. W takim tłumaczeniu. Mhm. Może ktoś napisać shut, a wpisali fast przez przypadek. Dobra, czyli tutaj jest potrzebny jakiś, nie wiem, emblem. Nie mamy tych kamorów w ogóle, bo może one są faktycznie nie do ulepszania, tylko do... Kamor? Do wsadzenia. Mam jeden taki kamor. O, w ogóle taśmy nie posłuchałem, kurde. Której? Nie. Tej? Tej czerwonej. No to Lego. September 10th, 10:20 a.m. We discovered some disturbing photos in a chest of drawers. Could these be the folklorist's children mentioned in Koji's notes? The photo is quite old and shows some kids playing tag. In the corner of the photo, there's a faint image of a young girl in a white kimono. Her finger is pointed this way, and her eyes look as if she's making some silent accusation. Dziewczyna w białym kimono, to chyba widzieliśmy jej ducha czy coś, nie? No i przez to, że ja tam nie usłyszałem white kimono, tylko usłyszałem fight kimono. Ranek kimono. Karate mistrz. Nie lubię tej pogody w Polsce w tym momencie. Siedzę w mieszkaniu i jest mi raz... Bez bluzy jest mi za zimno, a w bluzie jest mi za gorąco. No, kumam. Jezu. Kurwa, się pogubiłem. Gdzie ja kurwa jestem? Nie oczekuj, że ja ci odpowiem. Jak ja tu trafiłem? Szedłem po schodach chyba. O, dziura. Była ta dziura. Przestań. Kurwa. Nie mówię o niej, tylko o ścianie. Tylko rys wyrobu. Ale drzwi. Ładne.
Jakbym miał takie drzwi w mieszkaniu, to przynajmniej bym się mógł wydzierać. Też pewnie są tektury. Są, no właśnie, są tekturowe, kurwa, drzwi. Zamontował... Wygłusz. Ja bym zamontował na nich przynajmniej te opakowania po jajkach. No jakby to wyglądało. Takie klasyczne polskie drzwi, jajka, wolny wybieg, chów ściółkowy. Kurwa. Tłumacz. Na pewno widziałam... Orła cień! Czy tym razem buzie w tęczu? Tu ryba, słuchajcie, akwarium. Dobra, widziałam obraz kobiety w lustrze w pobliżu wejścia. Miała długie włosy łonowe i białe kimono. Naprawdę musiały być długie, jak widziała jest pod kimono. No. Podejrzane. Miała liny zawiązane na rękach i nogach. Ciągnęła je za sobą, kiedy chodziła. Ciągła je, ha. Kung. Ale najbardziej ciągnęła za sobą pewnie swoje włosy łonowe. Ale okej. Okay. Myślę, że słyszałam Hodziego mówiącego coś o tym. Mówił, że miał dziewczynę, która miała mega długie włosy łonowe. Czy to jest... coś, czym się dzielisz rodziną? Nie wiem, ja nie jestem tego typu rodzinną osobą, że przychodzę na święta i mówię: ej, wiecie, jakie moja kobieta miała długie łoniaki, ło! Powiem szczerze, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że są tacy ludzie. Co tacy ludzie, którzy by na świętach się tym, kurwa, po 2 kilonach by się podzielili tą historią? A teraz wyobraź sobie tą sytuację, kiedy mówisz coś takiego jeszcze przed rozdaniem prezentów i prezentem dla twojej kobiety jest depilator. Trafiony prezent. Dobra, coś jest zdecydowanie nie tak z tą posiadłością. Side story. Jest, side story. Zbliżają się święta, więc jesteśmy w tym klimacie. No właśnie. O. Kurwa, jakie przejścia. What the fuck? O, tu coś jest. Wow. Ile mam tego filmu już? Mnóstwo, chyba ponad setkę. Nie, 62. Nie. A bo 2 masz, okej, okay, bo 2 różne. A, bo lepszy zbieram. To muszę na tego długolagiego ducha trzymać ten lepszy film chyba. Jakiegoś bossa muszę trzymać. Długolagi jest chyba takim określeniem bardzo bezpiecznym. No właśnie, musimy właśnie szukać takich tłumaczeń dla nas. Żebyśmy nie musieli używać innych słów. Dobra, czyli... to możemy wymyślić teraz coś, co powiem, co możemy mówić zamiast słowa na A, którego już użyłeś dzisiaj 2 razy. No na razie nie mam pomysłu. Dobra, czekaj, mamy notkę. Myślę, że black hole też jest niezbyt dobry, bo słowo black jest pewnie banowane. Ananas może, coś z ananasem może. Jezu, myślałem, że... to powiesz... jeszcze czytałem to i tak... gdzie ty tu widzisz, kuźwa, ananas? To jakieś ciekawe określenie na dziewicę, czy co? A dziewica z wielkimi włosami łonowymi, ananas. Ananas. No nie, to wychwyci nam chyba. Nie. Czy ja muszę to wypikać też? Nie. Ja powiedziałem ananas, tylko że z L w środku, więc... No dlaczego, wiem, ale... dlaczego to może być zbanowane? No i cały czas jest to samo, kurwa, oni piszą o tym samym. Dokumenty o rytuałach. Ło mój Boże. Ręce, nogi, szyja. Buzia w tęczu. Buzia w tęczu. 5 lin. Ale nigdzie nie ma napisane, jaka jest rola tego rytuału. W jaki sens. Jedna teoria jest taka, że jest to poświęcenie owieczki. Ale ciężko w to uwierzyć, patrząc na to, jak okrutny jest ten rytuał. Ogólnie przypomina to ten motyw w sumie z... Jezu. Co? Nie wiem, coś wyjebało się u ciebie, przestraszyłem się. Chciałem, że to w grze. Zakłócenia przez lewie. Nie ma to jak przeprowadzić się z kurde szafy do kuchni. Woda święcona. Albo do czegoś woda święcona. In nomine Patris, Spiritus Sanctum. Święcona woda z gór. A, w pełni odnawia mi życie, okej. Okay. Życie wieczne. Włosy są zawiązane wokół klamki, nie mogę już... Fuuu. Czyli ten... tu te włosy łonowe. Czyli ten depilator na święta to był dobry pomysł. Można teraz używać łoniaków zamiast damka.
Nie potrzebujesz klucza. Daj mi łoniaki. Jak MacGyver coś zrobię. Kochanie, idziemy spać, tak? To czekaj, daj mi swoje łoniaki, muszę zamknąć drzwi. O Jezu! Zano! Ty mi coś o łoniakach gadasz, a tu mi leci jakiś łoniak! Co? Odejdź mnie z tym łoniak! Ma, co to? Counter attack. Rozjebałem. Wow. Spierdalaj, babu. To ja bym chyba dał max value. A co to jest? A, że możesz więcej, ten, więcej... Więcej punkciaków, no, większe combo mogę jebnąć. Puppet combo breaker. Muppet combo. Naplet combo. Znowu tu jestem. Czy słowo naplet też jest zbanowane? Ciężko powiedzieć. Możemy to przetestować. Będą o dwa wyświetlenia mniej. Jakie ona ma małe cycki, teraz to zauważyłem. Wcześniej nie zwracałem uwagi. Serio? Takie małe? Małe zbanuszki. Ej. Są zajebiste. Szklaneczki? Nie, no jakby takie wygląda grejfruty. Symetrycznie, no. No. Wygląda symetrycznie przynajmniej. Grejpfruty są spoko. Grejpfruty. Takie pomarańczki. Okej. Okay. Mandarynki. No bez przesady. To nie curupetan. Nie, no curupetan to jest w ogóle... To jest chore. Petan, petan, curupetan. Płaskorzeźba. Petan, petan, modzi petan. O, mogę tam coś widać. Spójrz przez moją szczelinę. Wejdź w moją mokrą szczelinę. Nawiedzoną. Ja mówię o tej grze jak coś. Ja wiem. Czekaj, no miałem szukać jakiejś szafki za schodami. To mam się gdzieś wracać? Kurwa, pogubiłem się. A czemu tutaj były zamknięte drzwi, bo nie pamiętam? Bo trzymałem mi... O, tak było wcześniej? No, matrioszki. Ogólnie nawiedzone lalki to też i jest mała taki katana. Klimat w Japonii. Nawiedzone, no, ale nawiedzone lalki w sensie, że co? Co, że mają dusze jakieś nawiedzone? No, nie wiem, czy nawiedzone, ale są połączone jakoś z duszami ogólnie. Jakby przestali im dawać mordy, to może by nie były tak kojarzone. Jest nawet jakieś takie święto, gdzie się wyjmuje lalki. Jak się długo nie gra, to takie rzeczy. Ja pierdzielę. Takie rzeczy się pojawiają. Nawet nie widać napisów, kontynuuj. No. Kojarzę jeszcze, że jest w Japonii jakaś popularna nawiedzona lalka. Był jakiś program kiedyś w Japonii o tej lalce. Laleczka taki. I... Ale nie pokazali jej, nie pokazali jej replikę. Mhm. W telewizji. Nie wiem, legenda za babon jest taki, że jak ktoś po prostu będzie miał bezpośredni kontakt z tą lalką, to zostanie przeklęty. Widocznie tam niektórzy biorą to na poważnie. I szczerze mówiąc, to jest trochę dziwne, bo to jest chyba akurat fakt, że nie wiem, czy przy jednym, czy przy więcej coś zawsze się wydarzało, że komuś coś się stało. Że był jakiś wypadek albo coś. Nie, że ktoś umarł może, ale że wiesz. Ale ogólnie coś się działo takiego niepokojącego. No, nie wiem, czy to wiadomo, może to być jakiś zbieg okoliczności, po prostu ludzie wyolbrzymiają, no ale ogólnie ten motyw, że istnieje jakaś przeklęta lalka w Japonii, która jest popularna, to jest jakiś tam fakt i rzeczywiście ludzie gdzieś tam wierzą w takie rzeczy. A to co, ona jest trzymana kurde w jakiejś gablocie, czy co? Żeby nikt jej nie dotykał? Nie wiem. Czemu tu jest taka kamera? To pudełko też dziwnie wygląda, nie? Które pudełko? To po prawej? No. O, teraz się nie zmienia kamera. What? Halo. O. Wygląda jak pudełko z małą kataną. Nie są, to jest chyba ten. Świeca, taka świeczka. A, okej. Okay. Dobra. Było zamknięte, po prostu zamknięte. Chuj wie, czemu zamknięte. Jest, wróciła muzyczka i szepczące żule. No chyba muszę się po prostu wrócić i szukać czegoś za schodami? Bo nie wiem. No na to wychodzi. No dobra, tutaj byliśmy. Ale tu nie ma szafek. Czyli inne schody. Albo zrób zdjęcie. Ej, tu jeszcze coś było zamknięte. Idę tutaj, bo nie pamiętam, co to było. O, wygląda podejrzanie, nie? No. To... Ten trzeci panel, no. Ale to nic nie ma. Gdzie kurwa jestem? Halo? Tam szafy. A, tu jest to, tu gdzie znalazłeś ten... A tu... Było coś zamknięte? Dyktafon? Ta. Aj, co te kimono?
Co tu już nic nie ma. Teoretycznie na mapie są drugie schody, ale tam wejście jest zamknięte. Chyba, czego ja teraz szukam? A tu jest zabite decho, ale tu byłem. Dobra, czyli byliśmy z drugiej strony. Górą przeszliśmy. Ale to czekaj, to na górze też jest wejście tymi schodami tam, gdzie mówię, że jest zamknięte? Bo w takim razie masz drugie schody, żeby je obczaić. No dobra, nie wiem, idę. Szacun za odbicie w lustrze, jak się biegnie. No. Nie wiedziałem, że moc PS2 na to pozwalała. Kurczę, tutaj mamy... No i z drugiej strony też nie widać? Przez te kraty? To, o, tutaj. No, chyba nie. Okej. Okay. Dobra, i tutaj mogę zejść na dół. I teraz będę w tym pomieszczeniu korytarzu, że naokoło mogę biegać. No to tak. Czy wysokie zamknięte drzwi? Tutaj. O! Kurwa, to nie były? Okej, okay, ciężko to przeczytać. Rytuał Shinto, duszenie. Najlepsze rzeczy. Okej. Okay. O kurwa. No, muszę wybrać cztery? No. O, lecisz. To bez podpowiedzi polecimy. Znaczy, ty polecisz. Okej. O! Ja czytałem to? Nie? Jak ja to pominąłem niby? What? Kiedy ja to podniosłem? Przecież my wszystko czytamy. Nie wiem. Dobra, są jakieś urządzenia z starymi znakami. Jak zapytałem, albo zapytałam, nie wiem, pana Takamine o nie, powiedział, że oznaczają one numery. Rozumiem kilka pierwszych. Okej, okay, czyli od 0 do 3 są stare, ale nie rozumiem reszty. Czyli coś można przeczytać jak 4 lub 9? Od 4 do 9, ale oznaczają co innego. Tak, tak bym to zrozumiał. I guess each one has a special meaning. Każdy ma specjalne znaczenie. Ej, kurwa, czy ja pomniałem czegoś więcej? No. Ej, ale jak to jest możliwe? Co to jest? Wiesz co? Czekaj, bo ona czyta jakby to wszystko, ale potem informuje, że zapisuje jakby części z tego w swoich tam files, nie? W jakichś, nie wiem, plikach. No tak, książka o rytuałach Shinto, autor Ryozo Munakata, tytuł nieznany. Nie mogę jej znaleźć. Znalazłem, że przemieścił się do rezydencji Himuro, żeby zrobić research. Ale po jakimś wydarzeniu jego cała rodzina zniknęła. Nie mogłem znaleźć książki, ale znalazłem artykuły na temat tego okresu. Małych zaginionych osób. Ale nie rozumiem, jak my pomnieliśmy te notatki. Czyli za każdym razem, jak coś znajdujesz, trzeba patrzeć w files po prostu i tyle. No zobaczmy na przykład to. To jest napisane, że wejście było, drzwi wejściowe były zepsute. Kiedy to się wydarzyło? Nie chciały się otworzyć. Muszę znaleźć inne wyjście. Kurwa. What? Nie czuję się dobrze od ostatnich dwóch nocy. Tak jakby od kiedy Tomoe zrobiła to zdjęcie. Co oznaczają te liny? Czekaj, ona zrobiła jego zdjęcie? I były liny na zdjęciu, tak? No, tak, były. Było coś takiego. Aha, to było. To było. O, numery! Mam zapisane, spoko. Myślę, że to będzie 3669, nie? Pewnie. No, czy ma zapisane to jak coś? Ma zapisane. Tak. Teraz nudne przeglądanie dokumentów. Trzeba nadrobić. No właśnie dlatego czytaliśmy wszystko na bieżąco, bo nie chciałem później tego przeglądać, tak? No tak, ale okazuje się, że kurde trzeba zaglądać. Jak znajdujesz coś, to trzeba chyba przejrzeć to w palcach i tyle. Okej, okay, tego chyba nie było. Też nie kojarzę. Czyli ten pan Takamine to jest 42-letni pisarz, tak? Mhm. Zniknął 8 tego miesiąca, czyli co, grudnia? Właśnie nie wiem, szczerze mówiąc, jaki to jest... Coś, nie, dobra, może, coś było zaraz o september, ale to były jakieś wspomnienia. Jego asystant... Czyli wrzesień, okej. Okay. Albo asystantka Tomoe Hirasaka, a to widzieliśmy chyba... Hirasaka! I Koji Ogata, no to jego już widzieliśmy, jego ducha. On tam chciał mi obrzygać skarpetę.
Oni też zaginęli. Ostatni telefon od wydawnictwa? Nie, ostatni telefon, który on wykonał do swojego wydawnictwa był 8 septembra, czyli to 8 jest sierpień, wrzesień? Ja jestem w chujowy w miesiące, nie to wiem. Jest september, jakoś... oktober, november, december? Nie, mi się zawsze mylą te miesiące. September, oktober. Po angielsku. Mi też, ale wiem, że Oktoberfest jest w październiku, więc oktober to jest... Święto piwa jest w październiku. Okej, foto. Storehouse? No tak, to tego szukał, nie? No, przy drabinie jakieś. Dobre, to jest mamy schody, klucz. To jakaś drabina po prostu. I to jest to zdjęcie, które ona mu zrobiła, tak? Dobra, czyli co będzie 3? Czekaj. Czy te w ogóle znaki coś oznaczają? Tak ogólnie, tak ciekawostka? Możliwe, że tak, ale to takie jest napisane, co stare znaki. Wiesz, jakby motyw jest taki, że w języku japońskim jest absurdalna ilość tych znaków. Nawet, wiesz, Japończycy korzystają z niewielkiego ułamka tych znaków. Motyw jest taki, że na przykład, wiesz, jeżeli byś poszedł, powiedzmy, nie wiem, masz Japończyka i on idzie na przykład na studia poświęcone jakiemuś konkretnemu zagadnieniu, to musi się uczyć też nowych znaków, które są związane z tym nowym kierunkiem, który obrał. No tak, wiem. Jak teoretycznie idziesz, nie wiem, w Polsce na ekonomię, no to poznajesz zagadnienia z słownictwa z zakresu ekonomii na przykład, tak, które są dla szarego człowieka zbędne często. No na przykład jak masz ten najtrudniejszy test japońskiego, czyli N1, to tutaj jest napisane, że to wymaga jakieś 2000 kanji tam jest. A jest ogólnie 50 tysięcy. Ponad 50 tysięcy. Wow. Nawet jak Japończyk gra w tą grę, to on też ma te podpowiedzi, bo on nie wie, co to kurwa jest. Okej. Okay. Dobra. Spróbujmy 3669 po prostu. Było to? A wiesz, że to inaczej wygląda trochę. Nie. Nie udało się. Ale to było dobrze chyba wcisnąłem. Szkoda, że nie można tej notatki przyczepić jakby tak wiesz, z boku. Czekaj, co tutaj jest napisane? No dobra, to będzie 13 dnia 12 miesiąca. Kurwa, czy to ma znaczenie? 13 dnia 12 miesiąca i ile dni? Ale nie ma tu nic o... Dobra, spróbujmy... 13-12? Jest! Dobrze. Otwarte.